W poranku Radio Tok FM, Krzysztof Brejza, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Partia panu zaufała, mimo stosunkowo niedużego dorobku partyjnego. No, partia, środowisko Platformy Obywatelskiej nie ma w tej sprawie nic do ukrycia. Zależy nam na tym, żeby zrealizować uchwałę Sejmu, czyli sprawdzić, jak państwo działało w sprawie Amber Gold. Czy organy państwa działały w sposób prawidłowy i mam nadzieję, że w sposób merytoryczny, ale sprawny jednocześnie komisja przeprowadzi swoje prace i cel osiągnie. Rzeczpospolitej pan powiedział następującą rzecz. Nie chodzi o to, że mam pretensje, należy udzielać mediom wypowiedzi wszystkim, ale powiedział pan taką rzecz. Chce pan dociec, kto wymyślił, by zaproponować pracę synowi premiera Donalda Tuska Michałowi przy budowaniu OLT Express? Jakoś, może niesłusznie mam taką intuicję, że daje pan do zrozumienia, że był jakiś diabelski spisek, może pisowski, i w ramach tego spisku zaproponowano temu Tuskowi juniorowi pracę, bo wiadomo było, że się sprawa rypnie i będzie z tego afera. Dobrze to odczytuję, czy panie nadużywam? Redaktorze, ja odwołuję się tu do stwierdzenia pana ministra Gowina, który w 2012 roku, wypowiadając się na temat przyczyn Amber Gold, sugerował, że mogło chodzić o zemstę środowisk biznesowych przeciwko Donaldowi Tuskowi. Donaldowi Tuskowi, który według słów Jarosława Gowina stworzył zaporę ogniową pomiędzy politykami Platformy a światem biznesu. I tak było. Tak było za rządów Platformy Obywatelskiej. I to Jarosław Gowin sugerował, że syn mógł być wykorzystany przez środowiska biznesowe do rozgrywki przeciwko swojemu ojcu. Sprawa Michała Tuska, sprawa w ogóle końca działalności grupy Amber Gold, włącznie z przedsięwzięciami o charakterze marketingowo-medialnymi, moim zdaniem może być kluczowa dla tej sprawy. Należy sobie odpowiedzieć, po pierwsze, dlaczego prokuratura działa tak opieszale, prokuratura rejonowa Gdańsk, ale nie tylko. Wiemy o tym, że pismo kierowane z KNF do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta nigdy do Andrzeja Seremeta nie dotarło. Ale z drugiej strony mieliśmy szereg przedsięwzięć opóźniających albo wymierzonych funkcjonowanie instytucji, które rzeczywiście za Amber Gold się zabrały. Chodzi mi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Aby śledztwo samo ruszyło dzięki interwencji, zainteresowaniu ABW. Taka jest prawda. A pod koniec mieliśmy też do czynienia z uderzeniami również medialnymi, z wykorzystywaniem. Była tak zwana sprawa notatki, rzekomo sfabrykowanej notatki ABW, którą Plichta otrzymał, upubliczniał na konferencji prasowej. Notatki ABW i były ataki również na te instytucje, tak żeby przeciągać w czasie funkcjonowanie piramidy finansowej. Stąd pytania, komu na tym zależało. Ale myśli pan, że te tutaj elegancko nazywane środowiska biznesowe miały takie wpływy, że mogły i w prokuraturze, i w mediach, no, naciskając odpowiednie klawisze, grać melodię, niech jak najdłużej trwa Amber Gold? Panie redaktorze, nie chciałbym jeszcze na tym etapie wyciągać takich wniosków, ponieważ działamy od półtora miesiąca jako komisja, ani wystąpiliśmy o materiały procesowe, nie mamy żadnych materiałów z prokuratury, nie ma jednego dokumentu w sekretariacie komisji. Natomiast po tej kwerendzie, którą udało mi się wykonać, no, pojawia się kilka naprawdę bardzo interesujących wątków, którymi na pewno komisja będzie musiała się zająć. Jak to właśnie zwinął pismo KNF-u do Andrzeja Seremeta, czyli prokuratora generalnego? Kancelaria, listonosz? Przewodniczący KNF wysłał pismo. I to pismo nie dotarło. Zostało przekazane do rozpoznania w Gdańsku. Pytanie, odpowiedzialność tych prokuratorów. Ale to wszystko przed nami. Będziemy na ten temat rozmawiać. A ABW odegrało rolę, żeby tutaj sprawę rozjaśnić, tego dobrego czy złego charakteru? No w moim oglądzie tej sprawy, im bliżej administracji rządowej, im dalej takich niejasnych powiązań, chodzi mi właśnie o wątpliwości dotyczące działania prokuratury,
które mogą mieć źródła jeszcze w latach wcześniejszych, tym większa skuteczność działalności organów państwowych. ABW zaangażowało się w tę sprawę i jest widoczny postęp od momentu zainteresowania się OLT albo Ambergold przez ABW. Widoczny jest postęp i usprawnienie działalności również samej prokuratury w tej sprawie. Pytam dlatego, że jedne z takich evergreenów polskich mediów jest od czasu do czasu wypominanie, że istnieje w Polsce kilkanaście służb mających rozmaite uprawnienia. Tworzy to razem gąszcz taki trudny do ogarnięcia, bo różne służby, łącznie ze służbą celną na przykład, mają możliwości, selektywne możliwości podsłuchiwania. No i jedne mają takie możliwości, drugie takie. Tu jest taka procedura, tu jest procedura zupełnie inna. Gdyby tak wszystko to wziąć jak we Władcy Pierścieni w jedną rękę, mieć jeden ośrodek, który by o wszystkim decydował, to mielibyśmy hierarchię i porządek. Może w tym nieporządku jest pewna siła, prawda? Nie do końca tu się z panem redaktorem zgodzę, żeby tworzyć jedną akurat służbę. Służby powinny zajmować się i wywiadem, i kontrwywiadem, działać w płaszczyźnie i obronności narodowej. To są służby wojskowe i cywilnej, również skarbowej. Aczkolwiek rację ma pan redaktor, wskazując na to, że jest zbyt dużo instytucji uprawnionych do realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, a plany są do tego, żeby jeszcze kolejne instytucje państwowe w takie środki pracy silnie ingerującej w nasze prawa i wolności wyposażać. No i nie zapominajmy o również ustawie inwigilacyjnej, która daje służbom obecnie bardzo mocne instrumenty, chociażby pozyskiwanie danych internetowych bez kontroli sądu. To znaczy ściąganie całych pakietów źródła danych bez wiedzy sądu, bez jego zgody, a w tym źródle jest wszystko. To na jakie strony wchodzimy, to jakie filmy nawet na YouTubie sobie odtwarzamy. I to jest taki mechanizm dający obecnie służbom bardzo potężne narzędzie pozyskiwania wiedzy o każdym obywatelu bez kontroli sądowej, co jest niedopuszczalne w świecie Europy Zachodniej. To trącił pan strunę bardzo wrażliwą, bo ja oglądam bardzo wiele filmów faszystowskich i komunistycznych, przygotowując się do lekcji na Bednarskiej. I zawsze się obawiam, że w ABW jakaś komórka, kiedy już włożę odpowiedni logarytm, namierzy mnie jako kryptofaszystę lub kryptokomunistę, bądź co najgorsze, obrzydliwe połączenie obu tych obrzydliwych formacji i będzie po mnie. Ktoś inny będzie prowadził tutaj audycję. Wszystko zależy od tego, kto stoi na czele ABW, kto nadzoruje służby specjalne. Za naszych rządów, tak jak pan pamięta, kierownictwo ABW, CBA, pana Wojtunika, SKW, SWW, tam nie było polityków. To byli generałowie, profesjonaliści, propaństwowcy. W ich miejsce, też w mało eleganckiej formie, trafili politycy. Byli kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Pełnomocnicy spółki Srebrna, ściśle związanej ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Osoby o różnej karcie, jeśli chodzi o przygody w sądach, ze szczęśliwym finałem, ułaskawienie przez pana prezydenta, ale w sprawach właśnie niestety, w sprawach karnych dotyczących naruszenia praw i wolności obywatelskich, chodzi mi oczywiście o aferę gruntową i kwestię czterech ułaskawionych, ale nie wnikając w ten temat, rzeczywiście im mniej polityki w służbach, tym lepiej. Im mniej polityków, łatwo tym powiedzieć. Większa pewność obywateli, że ten wrażliwy segment państwa, bo to są te instytucje, które jako jedyne mogą niejawnie działać i niejawnie pozyskiwać informacje o panu czy też naszych słuchaczach, że ten segment państwa będzie robić to, co do niego należy, a nie będzie używany do rozgrywek politycznych, żeby przeciwko niepokornym dziennikarzom czy przeciwnikom politycznym pozyskiwać informacje, które można potem najlepiej przeciekiem do swoich mediów wypuścić w celu skompromitowania kogokolwiek. Pewnie pana wiedzę na ten temat, właśnie szukanie o pokornych dziennikarzach jest jeszcze bardziej owocne i odbywa się bardzo gorączkowo, bo to zapewnia lepszą atmosferę współpracy niż z takim jakimś niepokornym. Ale wie pan co, pomyślałem, że może dla zmylenia przeciwnika, potencjalnego przeciwnika, pooglądam dużo stron o Węgrzech i Orbanie, to wtedy że będę, że niby, że swój, że dobry wróbel. A tak zupełnie przy okazji, człowiekiem roku Forum Krynicy został Viktor Orban. No, wybieramy strategicznych sojuszników. Wcześniej prezes stawiał na Wielką Brytanię. Mieliśmy budować tutaj oś równowagi przeciwko wpływom Francji, Niemiec.
Skończyło się to dość szybko, niestety, ale Brexitem. I tutaj słyszymy rzeczywiście o kontrrewolucji, którą mamy przeprowadzić w Unii Europejskiej wspólnie z naszym sojusznikiem. No tak, ale wie pan, mówiło się parę lat temu Węgier, o Orbanie. Bardzo sympatycznego kraju. W wielu mediach, w tym Radiu Tok FM. Potworne, nacjonalistyczne, wąsko-szowinistyczne zabiegi, które muszą przynieść ruinę węgierskiej gospodarki. My wszyscy zapłacimy za błędy Węgrów i tak dalej, i tak dalej. No minęły lata, gospodarka węgierska w ruinie nie jest. No i wiele z tych zarzutów może teoretycznie było słusznych, tylko się nie sprawdziło w praktyce. Więc może po prostu ten Orban jest realnym punktem odniesienia dla przynajmniej niektórych państw, a nie jest tylko takim straszakiem. No, z pewnych rozwiązań się wycofał, które PiS chce wprowadzać, na przykład zakazu handlu w niedzielę. Nie jestem specjalistą od gospodarki węgierskiej, ale wydaje mi się, że tak mała gospodarka o tak niewielkim potencjale też podlega pewnym wpływom regionalnym. No nie sądzę, żeby ten stan kondycji gospodarki węgierskiej był w pełni uzależniony od woli, wizji akurat Orbana, raczej od trendów regionalnych, europejskich również. Pamiętajmy o tym, że Węgry korzystają z Unii Europejskiej, ze środków unijnych, z tej poprzedniej perspektywy dla wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej. To jest potężny zastrzyk inwestycyjny, który pozwala się rozwijać. I to jest bezdyskusyjne. A jednocześnie Węgrzy to sprytnie rozgrywają, szczypiąc rzeczywiście integrację europejską, podobnie jak teraz zaczyna to czynić nasza władza. PiS chce wprowadzić taką zmianę w samorządach, żeby wójt, prezydent, burmistrz wybierani mogli być przez mieszkańców, ale tylko dwa razy, za to na 5 lat. To daje w sumie możliwość 10-letniej takiej kadencji. Część posłów Platformy Obywatelskiej, jak donoszą media, po cichu sprzyja temu rozwiązaniu, ale na głos nie sprzyjają. Co pan na głos powie? Panie redaktorze, to wprowadźmy w takim razie ograniczenie również dla posłów, senatorów. Ja nie jestem zwolennikiem ograniczania kadencji akurat w samorządzie wójtom, burmistrzom, prezydentom. Dlaczego nie radnym? Dlaczego nie parlamentarzystą? Dlatego, że również wójt albo prezydent miasta ma duże możliwości korzystania z takiej infrastruktury samorządowej, która jest w jego rękach. Jest parlamentarzysta również, zwłaszcza jak trafia do Rady Ministrów, siedzi dość długo w polityce, również ma możliwości, może nie aż takie. Te zmiany wprowadzono w roku 2002 i to jest duży sukces polskiej demokracji, że zamiast zarządów, czyli takiego układania się w Radzie różnych koterii, które mogły wybrać osobę zupełnie niepopularną w danej gminie, daliśmy narzędzie obywatelom. Przeprowadźmy analizę i sprawdźmy, bo w tych wyborach w roku 2014 naprawdę doszło do bardzo dużej zmiany w wielu samorządach. Ale były też takie zmiany, gdzie prezydenta wieloletniego, prezydent przegrał wybory, postawiono na nowego, świeżego. Okazało się, że ten nowy, świeży rozbił samochód bodajże pod wpływem alkoholu i doszło do referendum. I w kolejnych wyborach w 2015 roku wybrano poprzedniego prezydenta. Ważne, żeby to obywatele decydowali. Dajmy te narzędzie obywatelom, ale a jeżeli już zdecydujemy się na taki krok polityczny, bo na przykład posłowie PiS-u będą chcieli wystartować w wyborach w swoich miastach, a wiedzą, że mają przeciwko sobie niezależnych prezydentów, których nie przeskoczą, to wprowadźmy to zgodnie z konstytucją, z zachowaniem prawa biernego wyborczego, czyli nie działaniem też prawa wstecz, nie ograniczaniem tego od momentu wyjścia w życie ustawy, ale dopiero rzeczywiście po dwóch kolejnych kadencjach. Za 10 lat albo za 11. Działa. No nie można przecież też wprowadzać prawa obowiązującego wstecz. Nie można nikomu zakazywać prawa udziału w wyborach samorządowych. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.